O Pol Pocie słyszał zapewne każdy z was, ale nie każdy słyszał o człowieku, który go obalił. Heng Samrin. Urodził się w rodzinie chłopskiej. Oficjalne biografie podają, że rodzina Heng Samrina należała do chłopskiej biedoty, jednak według innych źródeł rodzina należała do zamożnych i zajmowała się handlem. Od wczesnych lat 50. Heng Samrin był zaangażowany w ruch antykolonialny. W 1953 roku wstąpił do Ludowej Rewolucyjnej Partii Khmerów, która wydzieliła się w 1951 z Komunistycznej Partii Indochin. Trafił do Hanoi, gdzie przeszedł szkolenie wojskowe, a do Kambodży wrócił w 1956 roku. Był funkcjonariuszem wojskowo-politycznym Ruchu Czerwonych Khmerów, formacji Pol Pota. Brał udział w bitwach i operacjach strategicznych, ale pozostał na środkowym szczeblu dowództwa. W przeciwieństwie do Pol Pota i jego zwolenników, którzy wyznawali radykalną wersję maoizmu, Heng Samrin był bardziej zorientowany na sowiecką wersję komunizmu. 17 kwietnia 1975 roku, po pokonaniu wojsk głowy państwa marszałka Lon Nola, czerwoni Khmerzy przejęli władzę. Ustanowiono reżim demokratycznej Kampuczy, wkrótce rozpętując terror i ludobójstwo. W sumie zmarło do 3 milionów osób, 1/3 populacji. Obok Hitlera i Stalina Pol Pot trzyma się na listach najbrutalniejszych dyktatorów w historii. O co chodziło Pol Potowi? Opowiadam na kanale Światowa Historia. Tam jest odcinek poświęcony teorii komunizmu. Tam wyjaśniam, w jaki sposób Pol Pot myślał i co chciał osiągnąć. Heng Samrin został mianowany komisarzem politycznym wschodniej strefy wojskowej kraju. Wkrótce został awansowany do stopnia generała. Za czasów Pol Pota nie odgrywał znaczącej roli politycznej, nie brał bezpośredniego udziału w terrorze, w każdym razie nie ma na to dowodów. Jednocześnie, jako dowódca wojskowy w strefie przygranicznej, brał udział w atakach armii Pol Pota na Wietnam. Wietnam bowiem był takim głównym wrogiem Pol Pota. W drugiej połowie 1977 roku elita Pol Pota rozpoczęła czystkę aparatu partyjno-państwowego. Funkcjonariusze strefy wschodniej, w tym Heng Samrin, stali się podejrzani. W maju 1978 roku Heng Samrin, nie czekając na własne aresztowanie i egzekucję, spróbował wywołać powstanie zbrojne, którego główną siłą była dywizja dowodzona przez niego. Bunt został szybko i brutalnie stłumiony. Seo Pim, który pomagał w powstaniu, popełnił samobójstwo, a Heng Samrin zdołał uciec do Wietnamu. To jemu, jako najwyższemu rangu, powierzono kierownictwo Zjednoczonego Frontu Ocalenia Narodowego Kampuczy, utworzonego 2 grudnia 1978 roku. Organizacja ta składała się właściwie tylko z czerwonych Khmerów, którzy byli przeciwnikami Pol Pota. Z dezerterów po prostu. 7 stycznia 1979 roku Wietnam, który był największym wrogiem Pol Pota, o czym już wspominałem, wkroczył do Kampuczy. Wojska Pol Pota zostały właściwie pokonane, ale zdołały się przegrupować i wycofać do trudno dostępnych obszarów kraju i rozpoczęły wojnę partyzancką, która trwała ponad 10 lat. 8 stycznia kraj został przemianowany na Ludową Republikę Kampuczy, na czele której stała rewolucyjna Rada Ludowa pod dowództwem oczywiście Heng Samrina. 4 lutego 1980 roku złożył oficjalną wizytę w Związku Radzieckim i uzyskał pełne poparcie. Stabilna pozycja Samrina wynikała z jego bezwarunkowo prowietnamskiego stanowiska i pełnego poparcia dla Hanoi. Skupiwszy w swoich rękach najwyższe stanowiska w partii i państwie, był szefem reżimu. Jego najbliżsi współpracownicy zajmowali podrzędne stanowiska. Najważniejszym zadaniem władz było stłumienie zbrojnego oporu zjednoczonej opozycji, Pol Pota, republikanów i monarchistów, wspieranych przez Chiny. Ci przecież cały czas prowadzili wojnę partyzancką. Konieczne było odtworzenie systemów państwowych, które całkowicie zostały zniszczone przez Pol Pota. Tym samym rozpoczęto socjalistyczne przemiany, które miały zmienić Kampuczę z kraju komunistycznego w wersji chińskiej na komunistyczny w wersji radzieckiej. O różnicach między chińskim komunizmem a radzieckim również opowiadam w odcinku o teorii komunizmu na kanale Światowa Historia. W kraju ustanowiono system jednopartyjny. Prowadzono kurs nacjonalizacji gospodarki, chociaż dopuszczano istnienie sektora rodzinnego.
Zbrodnie reżimu Pol Pota zostały szeroko nagłośnione na arenie międzynarodowej. Ludowy Trybunał Rewolucyjny skazał Pol Pota zaocznie na karę śmierci. W 1984 roku wprowadzono Dzień Nienawiści. Tym dniem był 20 maja. A nienawiść była skierowana nie tylko do Pol Pota, ale również amerykańskich i chińskich imperialistów. W polityce zagranicznej Kampucha oczywiście dołączyła do obozu socjalistycznego. Międzynarodowa pozycja państwa była trudna. Miejsce Kambodży w ONZ zostało zachowane dla przedstawiciela reżimu Pol Pota. Większość państw członkowskich ONZ pod wpływem Stanów Zjednoczonych i Chin nadal uznawała demokratyczną Kampuchę, a Pol Pot był legalnym przywódcą. Na początku 1985 roku do władzy zaczął dochodzić Hun Sena, młody i bardzo dynamiczny polityk, który stopniowo odsuwał od władzy swojego patrona, Heng Samrina. Stało się to szczególnie widoczne pod koniec lat 80., kiedy pojawiła się kwestia wycofania wojsk wietnamskich. W 1989 roku wojska wietnamskie opuściły terytorium Kampuchy. Od 1 maja 1989 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja konstytucji, powstało państwo Kambodża już pod tą nazwą. 23 października 1991 roku podpisano porozumienie paryskie w sprawie ugody politycznej. W Kambodży przywrócono monarchię i przywrócono dawną nazwę. Król Norodom Sihanouk powrócił na tron. Powstał system wielopartyjny, wyznaczono wolne wybory do parlamentu. Nowe warunki wymagały zmiany kadry kierowniczej. Jesienią 1991 roku Heng Samrin odszedł ze stanowiska sekretarza generalnego. W następnym roku zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Stanu. Heng Samrin obecnie pełni jedynie funkcje honorowe. Ma 87 lat. A co się stało z Pol Potem? W 1991 roku Czerwoni Kmerzy Pol Pota zawarli z rządem Kambodży układ w sprawie rozbrojenia i wolnych wyborów. W rezultacie pozwolono im powrócić do życia publicznego. Wyborów z 1993 roku nie uznali i rozpoczęli nową wojnę z rządem. W trakcie batalii siły Czerwonych Kmerów dokonały licznych zbrodni wojennych obejmujących czystki etniczne, szczególnie mniejszości wietnamskiej. Finalnie Pol Pot został schwytany i skazany na dożywotni areszt domowy, gdzie po kilku miesiącach zmarł, według oficjalnej wersji z przyczyn naturalnych. Po śmierci został skremowany, a jego prochy złożono w samotnym grobie na ziemi niczyjej kilkaset metrów od granicy z Tajlandią. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda grób Pol Pota, to wygląda on tak. No, jeśli chodzi o fakt, że był jednym z największych dyktatorów XX wieku, to nie ma co się okłamywać, jest mało imponujący. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się, cześć!